Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. 99 milionów na inwestycje dla subregionu siedleckiego. Myszyniec inwestuje w odnawialne źródła energii. Zabytkowa willa w Pionkach zyskała nowe życie. Modernizacja radomskiego medyka zakończona. Plany rozwojowe Siedlec i sąsiednich powiatów to nieodzowny element strategii rozwoju całego województwa. Świadczy o tym budżet Mazowsza, w którym dla subregionu siedleckiego zagospodarowano znaczące środki. Rekordowe środki na inwestycje, tak przedstawia się budżet Mazowsza na 2019 rok. Na modernizację i budowę dróg, doposażenie i remonty w placówkach służby zdrowia i instytucjach kultury władze Mazowsza przeznaczą 1/3 budżetu. Nie zabraknie także środków na programy wsparcia dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, mazowieckich jednostek OSP czy na renowację zabytków. Tylko do subregionu siedleckiego trafi około 99 milionów złotych. Są to środki, które przede wszystkim skierowane są na drogi i na inwestycje w mazowieckim szpitalu, na służbę zdrowia, bo również Garwolin, ale mamy również środki na inwestycje dotyczące kultury, dotyczące naszych instytucji, które zajmują się edukacją czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Na rozbudowę, modernizację i budowę nowych dróg w subregionie siedleckim samorząd województwa mazowieckiego planuje wydać 64 miliony złotych. Jeśli chodzi o przebudowy, to mamy przebudowę drogi 802, zadanie inwestycyjne w miejscowości Latowicz, warte to 8 milionów 700 tysięcy, przebudowę drogi 690 w Bogutach Żurawia za 7 milionów 800. Są to przebudowy kompleksowe, bo oprócz poprawy stanu nawierzchni jezdni, budujemy również kanalizacje, chodniki, ciągi piesze, rowerowe, wszystko to, co mieszkańcom poprawia możliwość korzystania z naszej drogi, jest to bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Będziemy również podchodzili do w sumie najgorszej drogi, jaką mamy w tym regionie, jest to droga 803 na odcinku Skórzec-Ruda Wolińska, jest to 7 km, w tym roku mamy przeznaczone na to 2 miliony. Docelowo kwota najprawdopodobniej zamknie się w granicach 10 milionów. Na drodze 803 mamy również podpisane porozumienia z samorządami na zasadzie takiej, że samorządy zadeklarowały chęć i możliwość opracowania dokumentacji technicznych i jest to związane głównie z przejściami przez poszczególne miejscowości. A decydujemy się na taką formułę ze względu na to, że te samorządy lokalne, władze lokalne najlepiej wiedzą, co mieszkańcom by pasowało, co by mieszkańcy chcieli mieć i takie projekty podejmują. My już później byśmy mieli samą realizację. Jest również projekt, dość duży projekt na drodze 698 Siedlce-Łosice. Jest to projekt wpisany w program transgraniczny, gdzie będzie on obejmował przebudowę w centrum Łosic drogi 698 wraz z remontem obiektu mostowego i w sumie będzie wyremontowane po szlaku drogi 698 prawie 10 km. Przewidziane remonty na drogach 696, 698, 811 i 627 na ten rok to jest kwota około 11 milionów złotych. Inwestycje nie ominą także Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. W 2019 roku placówka otrzyma ponad 24 miliony złotych na modernizację i doposażenie oddziałów szpitalnych oraz modernizację terenu przyszpitalnego. Główną inwestycją naszego szpitala pozostaje Centrum Onkologii. W tej chwili trwa ostatnia faza wyposażania Centrum Onkologii w tak zwany ciężki sprzęt, a więc aparatura do radioterapii, tomograf, rezonans, PET, a także sprzęt do brachyterapii. Zakończenie tego działania planujemy na kwiecień tego roku. Też już bardzo zaawansowana praca nad kolejnym naszym zadaniem inwestycyjnym, dużym w tym roku, a mianowicie modernizacją jednego piętra, to jest oddziału chirurgii i urologii. To jest ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Odbudujemy to tak zgodnie z naszym zwyczajem, czyli kapitalny remont z pełnym wyposażeniem w zakresie zarówno
takiego sprzętu bytowego, jak też i sprzętu medycznego. Przygotowujemy proceduralnie, to znaczy dokumenty, lada moment ogłosimy przetarg, to jest właśnie przebudowa terenu wokół szpitala, w tym modernizacja dróg wewnętrznych, parkingów, placów manewrowych i chodników, oświetlenia terenu, a więc jest to ta rewitalizacja, która spowoduje, drodzy Państwo, że wygląd otoczenia naszego szpitala ulegnie zdecydowanej zmianie. Pracujemy nad projektem, ponieważ była to formuła zaprojektuj i wybuduj, czyli zmodernizuj, tak dokładniej u nas. Chodzi o tą budynek starej kotłowni, gdzie powstanie w ramach projektu transgranicznego taki ośrodek opieki nad matką i dzieckiem. Będzie to kompleksowe, takie fajne miejsce, gdzie również szkoła rodzenia będzie przeniesiona do lepszych warunków i szereg gabinetów dla lekarzy przyjmujących dzieci. Tutaj wkład województwa to ponad 2 miliony złotych. Niezwykle potrzebna jest także budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. Na ten cel samorząd województwa przeznaczy ponad 6 milionów złotych. W planach na 2019 rok uwzględniono również dziedzictwo kulturowe, zabytki. Przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie powstanie park kulturowo-historyczny. Stworzy go Muzeum Zbrojownia, a pomoże w tym wsparcie w wysokości ponad 500 tysięcy złotych. Tradycyjne zasoby naturalne do pozyskiwania energii ulegają szybkiemu wyczerpaniu. Ponadto ich ceny stale rosną. Aby uporać się z tymi problemami, coraz częściej spotykane są inwestycje w tanie i bezpieczne odnawialne źródła energii. Podobnie sytuacja wygląda w mazowieckich gminach. Kolejna z nich, gmina Myszyniec, przystąpiła do realizacji ekologicznego projektu. Kolejna lokalna społeczność dołącza do ekologicznego Mazowsza. Do końca 2019 roku na terenie gminy Myszyniec zamontowane zostaną systemy odnawialnych źródeł energii. O korzyściach będą mogli mówić mieszkańcy, a także pracownicy i osoby korzystające z budynków użyteczności publicznej. Jest to bardzo ważny projekt, zwłaszcza ze względu na ochronę środowiska i te tak zwane odnawialne źródła energii, ale również ze względu na zdrowie mieszkańców. W naszej gminie istnieją już, między innymi ja jestem, też korzystam z instalacji solarnych i wiem, że oszczędności z tego zakresu, jeżeli chodzi o energię elektryczną, czy nawet inne źródła służące do opalania czy podgrzewania wody, to jest to naprawdę dosyć duża oszczędność. W sumie w gminie Myszyniec pojawi się ponad 500 kolektorów słonecznych oraz 260 paneli fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na budynkach mieszkalnych. To środowisko jeszcze póki co nieskażone, trzeba dalej chronić, żeby takie zostało i takie było. A właśnie taki projekt, takie instalacje, czyli te kilkaset instalacji solarnych, kilkaset instalacji fotowoltaicznych, pozwolą na to, że nie zużyje się już energii tej, żeby ogrzać wodę i nie zużyje się tyle energii elektrycznej, żeby w gospodarstwie domowym zapewnić ciągłość korzystania z tej energii. Mam nadzieję, że ta ochrona środowiska wpłynie na to, że Kurpiowszczyzna, Puszcza Zielona dalej będzie bardzo atrakcyjna turystycznie. Będzie to już taki znaczący krok w tym, żeby pokazać, że na Kurpiowszczyźnie nie boimy się innowacji w odnawialne źródła energii, że widzimy ich potrzebę, widzimy ich korzyść dla i społeczną korzyść i korzyść dla środowiska. Myślę, że w kolejnej perspektywie unijnej pojawią się znacznie większe środki, bo te projekty cieszą się dużą popularnością, cieszą się dużą chęcią ich realizacji. To jest niesamowita ekonomia, ale jednocześnie
uczenie, w jaki sposób chronić środowisko, bo tutaj Stowarzyszenie Kurp się Razem będzie również w tym projekcie od strony edukacji ekologicznej bardzo zaangażowane. Mamy pewność, że te środki absolutnie przyczynią się do przede wszystkim ochrony środowiska, ale drugie też do oszczędności, bo jeżeli będzie oszczędzała gmina, będzie oszczędzała parafia, będą oszczędzać obiekty właśnie ci, którzy użytkują te obiekty użyteczności publicznej, ale przede wszystkim również mieszkańcy Myszyńca i okolic. Powiem dlaczego. Dlatego, że tak naprawdę w tej chwili w sytuacji, kiedy prąd drożeje, to będzie niezwykle ważne. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał blisko 9,5 miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kolejne środki, które trafiają właśnie do takich mniejszych miejscowości. Pamiętajmy o tym, że odnawialne źródła energii to jest nasza przyszłość i wszyscy powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że z jednej strony to jest dbanie o nasze środowisko, ale z drugiej strony dbanie o naszą ekonomię, czyli o budżety zarówno mieszkańców, jak i urzędów. W tym projekcie, który opiewa na dużo większą kwotę, ale 9,5 miliona prawie jest dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Są to solary, są to instalacje fotowoltaiczne, ale również i pompy ciepła, co też pokazuje, że są zróżnicowane te instalacje. Niezwykle ważnym kierunkiem rozwoju województwa mazowieckiego jest dbanie o wzrost efektywności energetycznej, czyli oszczędzanie energii. Taką szansę daje większe wykorzystywanie źródeł odnawialnych. Efektem inwestowania w OZE jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Warto także przypomnieć, że Polska ma zobowiązania w tym zakresie wynikające z pakietu klimatyczno-ekologicznego. Klasycystyczna barokowa willa w Pionkach, należąca niegdyś do dyrektora naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu, przeszła gruntowną modernizację. Od teraz nie tylko przykuwa uwagę wyglądem, ale także służy mieszkańcom. Dawna willa Jana Prota, dyrektora naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach, odzyskała dawną świetność. Dzięki modernizacji dało się przywrócić klasyczny wygląd budynku. Od teraz cieszy on nie tylko prezencją. Odnowione przestrzenie staną się zapleczem nowych aktywności integrujących mieszkańców. Celem realizowanego projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru objętego projektem budynku i otoczenia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, filia w Pionkach, poprzez udostępnienie nowej przestrzeni miejskiej na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne. Został odnowiony na zewnątrz. Został także otoczony nowym ogrodzeniem. Otrzymaliśmy dwa nowe wjazdy na teren budynku. Dach został odnowiony, elewacja zewnętrzna. W budynku działają dwie jednostki, Biblioteka Pedagogiczna, filia w Pionkach oraz Zespół do spraw Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Zarówno jedna instytucja, jak i druga prowadzą działalność edukacyjną. Na tej płaszczyźnie chcemy się spotykać i wspólnie działać na rzecz społeczności lokalnej. Willa funkcjonuje w Pionkach od 1928 roku. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku mieściła się tu harcówka i świetlica dla dzieci pracowników fabryki prochu, a w piwnicach magazyny wojska. W pierwszej połowie lat 80. swoją siedzibę miała tu Biblioteka Zakładów Sztucznych Pronit. Przez kolejne blisko 20 lat prowadzono tu Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7. Od 2008 roku swoją siedzibę ma tu natomiast filia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, a od kilku lat funkcjonuje tu też Zespół do spraw Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Dawna willa Prota nie przechodziła żadnych przekształceń budowlanych w zakresie bryły, gabarytu, murów czy rozwiązań stylistycznych elewacji od 1945 roku. Natomiast zmiany wewnątrz budynku dostosowywano do jego powojennych potrzeb. Teraz budynek zyskał zupełnie nowy charakter. Dawny budynek reprezentacyjny i willa dyrektora zakładów w Pionkach został odremontowany zgodnie ze sztuką konserwatorską. Ten wygląd, który zostawiamy przyszłym pokoleniom, więc moje wymagania też były takie, żeby jednak doprowadzić do włożenia okien jak najbardziej zbrożonych do pierwotnych. I to się udało. To był taki rzeczywiście jedyny taki trudny temat przy realizacji tego zadania. Pozostałe rzeczy realizowane na bieżąco,
zgodnie z projektem, zgodnie ze sztuką konserwatorską. Całkowita wartość modernizacji to 4,5 miliona złotych. Zarząd województwa mazowieckiego na ten cel przyznał unijne wsparcie w wysokości ponad 3 milionów złotych. Myślę, że teraz dla integracji również społecznej, dla samych mieszkańców, osób, które odwiedzają, a jednocześnie przy dużej ofercie, którą biblioteka będzie tam proponowała dla mieszkańców, będzie to duża atrakcja i ważny element życia kulturalnego mieszkańców Pionek. Willa należy do grupy najcenniejszych obiektów budowlanych w Pionkach, które stanowią materialny dokument najważniejszego etapu rozwoju w miejscowości w latach 1922-1939. Po gruntownej modernizacji prezentuje się wyjątkowo, zachwycając bogatymi detalami architektonicznymi, a do tego służy mieszkańcom. Dostosowanie sal dydaktycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmodernizowana kotłownia i najważniejsze instalacje w budynku. To zmiany, jakie zaszły w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przy Placu Starego Miasta w Radomiu może już wyposażyć w wiedzę, kształcąc w nowym miejscu przy Placu Starego Miasta. Pierwszy etap remontu budynku właśnie dobiegł końca. Osiągnęliśmy wspólny sukces z samorządem województwa mazowieckiego, który sfinansował pierwszy etap modernizacji i adaptacji budynku przy Placu Starego Miasta, Szkoły Medycznej. Mamy piękne, nowoczesne pracownie. W ramach remontu wykonano modernizację sieci sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, modernizacja elektryczna. W tym budynku mieliśmy kierunek technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny i przeróżne kursy kwalifikacyjne, zawodowe, też opiekuna medycznego, kurs rejestratorki, kurs o pierwszej pomocy. Tutaj organizujemy dwa kierunki, technik usług kosmetycznych i opiekun medycznych. W perspektywie myślimy uruchomić kierunek technik sterylizacji oraz optyk. To jednak nie koniec prac przy remoncie budynku. W planach są już kolejne etapy. Będziemy montować windę, klatki schodowe będą remontowane, mamy miejsca noclegowe dla uczniów, więc następny etap modernizacja będzie terenu wokoło budynku oraz docieplanie budynku. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Środki na ten cel przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego. Udało się w ramach środków 3 milionów przeprowadzić, gruntownie przystosować budynek również dla osób niepełnosprawnych, poprawić zarówno walorystyce estetyczne, jak i ważne z punktu widzenia choćby elementów dotyczących energooszczędności. Więc myślę, że spodoba się wszystkim słuchaczom, którzy uczestniczą na Starym Mieście również w przepięknej auli podczas wykładów. W Polarnym Radomskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego uczy się obecnie ponad 200 osób. Podniesiony standard obiektu sprawi, iż będą mogli oni kształcić się w znacznie bardziej dogodnych warunkach. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze. Wiadomości z regionu.